Witam Was kochani w nowym filmie na kanale. Dzisiaj znajdujemy się na Łosiu. Już dość popularna łódź. Taka krypa, dość stara. Jak zdążyliście zauważyć, już jest totalnie zdemolowana, rozkradziona. Jednak nie o to chodzi, a o historię makabrycznego mordu z 1998 roku, gdzie dokonano tutaj właśnie w pobliżu odkrycia, iż skóra właśnie młodej 23-latki wkręciła się w śrubę tego właśnie pchacza. No i oczywiście prowadzono później śledztwo. Jak się okazało, z wyników tego śledztwa niestety okazał się właściciel tej łajby właśnie tutaj mordercą. Także tutaj mamy jeszcze star. Dość ciekawe to wygląda. Aczkolwiek ja musiałam sobie kucnąć, bo tutaj ktoś podniósł to. Zobaczcie tą śrubę. Można by to było kręcić, ale przy takim tutaj stanie, jaki to jest, to mocno by się człowiek zmęczył. Tutaj mamy, nie wiem, w zasadzie co to było, pewnie jakieś instalacja prądy. A tutaj mamy widok na Wisłę. Piękna dzisiaj pogoda i pięknie to wszystko wygląda. Zielono, ale zobaczcie, schodków jeszcze nikt nie ukradł. Tutaj znajdują się te tuby. Oczywiście po bokach mamy łańcuchy. Dość ciekawie to wygląda. Tutaj była ta kajuta sterownicza i jakie mamy potężne druciane jakieś łańcuchy. Koło się nawet jeszcze coś tam rusza. W zasadzie nie wiem to do czego, do opuszczenia cumy. Bodajże. Tam mamy jakieś zejście, ale tam nie chcę iść. Tam są pszczoły podobno. Także tak to wygląda. Zobaczcie sami. No, kręci się. Spoko. Fajne. Ciekawy patent. I tutaj zobaczcie, tu jest jeszcze lampa zachowała się. Ale fajnie. Ja nawet jej nie zauważyłam, dopiero teraz ją widzę. A tam druga, na samej górze. Już tam nie będę wychodziła nigdzie wyżej. Jednak chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Z tej strony było też wejście również do tego pomieszczenia ze sterem, w którym byliśmy przed chwilą. Także tu, kochanie, mamy te światła pozycyjne. Na drugiej stronie ktoś urwał. Komuś się nudziło chyba najwidoczniej, albo stwierdził, że mu się przyda, jak to zwykle bywa. A to mamy też sygnałowe, bądź też pozycyjne jakieś. Także tak to wygląda. Tutaj mamy skrzynkę. W skrzynce coś tam jest jeszcze wewnątrz. A tam byliśmy na dole, to już Wam tam nagrywałam. W zasadzie tam najmniej ciekawie było. Tu Wam chciałam pokazać, jak to wszystko wygląda, bo no dość imponująco. Tam były kajuty, tak a propos. I została jeszcze kratka tutaj na tych drzwiach. Właśnie teraz ją zauważyłam. Tak wysoko, nie wysoko. Myślałam, że będzie gorzej. Tak szczerze. Stery kierunku. No zależy od tego, w jakim kierunku chciał statek tutaj płynąć. Albo w lewo, albo w prawo manewrowano tymi właśnie. Najczęściej to było właśnie otwarte w drugą stronę. No i jeżeli chciano w jakiś tam określony kierunek, w prawo czy w lewo płynąć, no to one się wtedy obracały. A tutaj mamy osłonę, która jest zamknięta. Tam jest śruba. Ta śruba, którą się wkręcił, poszkodowanej. Tak mi się wydaje, że to właśnie o to miejsce chodzi. Ale zobaczcie, jak on z zewnątrz wygląda. Pokryty rdzą. Ogromny. To znaczy, tak dla mnie to jest ogromne, bo ja w życiu nie widziałam, także to jest też różnica. Ale wygląda całkiem spoko. A tam mam drugą taką krypę. Taka sobie, no. Przyznajmy szczerze. A tutaj mamy koło. No, oczywiście nie koło ratunkowe, bo tutaj ktoś dęty na opal.